Oto 8 tatuaży i 8 osób. Zadaniem Oli będzie dopasować tatuaż do osoby. Za każdy poprawny traf dostaniesz 100 zł, a w pierwszej rundzie musisz dopasować jedną dziarę do osoby tylko na podstawie wyglądu. Dobra, ktoś bardzo nie lubi Warszawy. Nie wiem dlaczego nie lubicie Warszawy, ale kto to wygląda na takiego niewarszawiaka? To chyba jest damska czcionka taka bardziej. Kurde, ale też tatuaże nie mają płci, żeby nie było. Póki co pasuje mi to do pani numer 5, ale nie daję sobie ręki uciąć. Róża wiatru to na pewno będzie pan. I jak mam być szczera, 7 albo 8. Tylko który tam bardziej lubi te róże wiatru? To jest pytanie. Pistolet. Pistolet też jest męski do tatuaży. To musi być też ktoś taki groźniejszy, taki ra. Dobra, ten piesek to na pewno jest babka. Wiem, bo ja sama robię dziarki i często mi babki przychodzą na takie dziarki, a faceta jeszcze nigdy nie miałam z takim dziarką. Ja widzę, że pani numer 6 ma takiego pazura, więc ten pies by mi do ciebie pasował. Ale zaraz jeszcze przejdźmy do love. Ładnie ten tatuaż, widać, że świeży jest. To najbliżej jestem pani numer 5. Tak mi się wydaje, że pani numer 5 mogłaby mieć jaja zrobić coś takiego i jest bardzo ładne ogólnie. Pani w czerwonymi włosami numer 3 to jest, to na pewno ma kapuszka. Ale nie, bo teraz widzę na skanie tej dziarki, że to jest owłosiona dziarka, taka wygląda jak męska noga. Ej, ale dziewczyny też mogą mieć włosy. Nie, ale to jest męski włos. 8, jesteś blondynem, tutaj są jasne włosy i to takie mocne jasne włosy. No ale czy ty byś kaczkę zrobił? Wyglądasz mi na poważnego człowieka w sumie, jak tak na ciebie patrzę. No i dobra, i ostatni to lód. Lód jest taki najbardziej uniwersalny dla wszystkich, ale ten ludzik nie pasuje do pani numer 1 chyba. Dobra. Kwiatki idą do pani numer 5. Kwiatki do pani numer 5 na 100%, tak? Tak, tak. Dobra. No to mamy pierwszą decyzję i teraz przechodzimy od razu do drugiej rundy. W drugiej rundzie każdy raczej powie nam coś o sobie. Cześć, jestem Sara, mam 22 lata. Aktualnie sobie streamuję i w sumie dużo bas gram. Jestem Wiktoria, chodzę do technikum. Generalnie na co dzień interesuję się muzyką i bardzo siedzę w tematach dietetyki, sportu i takich rzeczy. Cześć, jestem Angela i jestem grającym w gry optykiem. Jestem Saga, Kuba w sensie. Gram w gry komputerowe, słucham dużo muzyki i to tyle. Hej, jestem Wiktoria, no i mam 18 lat i na co dzień tatuuję i robię piercing. Cześć, mam na imię Kamil, za 2 tygodnie mam urodziny 30. To lat. O, dzięki bardzo. Jeżeli chodzi o zawód, to jestem menadżerem restauracji. W wolnych chwilach lubię oglądać Netflixa i chodzić na siłownię. Ja jestem Filip, skończę w tym roku 23 lata, no i niedawno udało mi się obronić tytuł na uczelni. No dosko, to słuchajcie, w sumie to Ola, ty słuchaj, mamy informacje o naszych pozostałych graczach. Teraz pytanie, czy ktoś ci się dzięki tym opisom wyróżnił? Trochę mnie te streamy trochę też objaśniły i trochę dały, że żaden poważny człowiek nie zrobiłby sobie nic głupiego, a jako, że jest streamerem, to why not, nie? Że streamerzy to niepoważni, co? Sama mam na sobie debilne tatuaże, absolutnie. Ale ja oddaję, to jest definitywnie mój strzał i ja nie będę to zmieniać, idę za głosem serca. Róża wiatru do pana numer 7. To jest moja decyzja odnośnie tej rundy. Na 100%. Tak. W kolejnej rundzie nasi gracze opowiedzą o jednym ze swoich pozakonkursowych tatuaży. Jeżeli chodzi o mnie, bardzo sobie lubię typowe, ignoranckie, czarno-białe tatuaże. Im prostsze czarne zwykłe, tym lepsze. Ale to musi być coś z pazurem, to musi coś wyrażać i to musi być duże. No to ja w sumie miesiąc temu zostałam posiadaczką czarno-czerwonej żmii na prawym przedramieniu. Na ramieniu mam portret mojego kota w realistyce czarno-szarej. Skoro ma kota, to może ma też psa. Ja wytatuowałem sobie z moim dwójką dobrych przyjaciół. Wytatuowaliśmy sobie podobizny naszych ulubionych postaci z anime. Same baby. Ale przyjaciele to baby, czy postaci to baby? Nie. Tak. Dobra. Ja mam na przykład nietoperza dość dużego na ręku, którego sama robiłam. Jakiś czas temu zrobiłem sobie kolejne dwie dziarki i jedną z nich jest armband, bo zawsze chciałem mieć. No i zawsze staram się, żeby te tatuaże miały jakieś tam znaczenie. Jakieś takie większe dla mnie. Czyli dowiedzieliśmy się coś o pozostałych tatuażach naszych graczy. Pytanie, czy coś trochę to ci dało? Trochę tak, ale nie wiem, czy to dla zmyły. Obstawiałabym, że ten groźny pies, że ani pani numer 3, ani numer 6, tylko pani numer 1. Pani numer 1 powiedziała, że lubi ignoranty, no to perfekcyjnie. I lubi z pazurem, no to kurde, napadała mi na tatę. Dobra, czyli na 100%.
Jest jedynka. Ani numer jeden, tak. Dobra, no to zaznaczamy to. W kolejnej rundzie Ola będzie mogła wybrać jedną osobę i poprosić ją o odsunięcie jednej części ciała. Poproszę rękę pana numer 4, lewą. Tu, no, no. Przed ramię. No ile możesz, nie? No dobra. Jak ją pokażesz całą, to też nie będziesz. No nic nie masz. Nietrafiony chyba strzał, niestety. No mam ramę. Dobra, z racji, że akurat trafiłaś na puste ramię, to dam ci jeszcze jedną osobę. Dobra. Z drugie ramię. Nie, już idź sobie, już kogoś innego wybiorę. To pani numer 6, chciałabym, żeby pani pokazała mi łydkę. Radę jakoś to zrobić? No da radę, a którą? Pod prawą. Chyba też nic tam nie ma. No nie ma. Ajajaj. Co, do 3 razy sztuka? Do 3 razy sztuka? No dobra, do 3 razy sztuka. Ale ostatnia szansa. Wybierz sobie jeszcze jedną osobę i jedną część ciała. Dobra, pani numer 3, lewa ręka. Nie, prawa teraz. Jest kwiatek? Róża. No dobra, coś trafiłaś. Pytanie, czy to ci teraz coś pomoże? A mam teraz zgadnąć po tym? Tak, tak. Szczerze? Kaczka. Tak mi ta kaczka najbardziej pachnie panem numerem, czyli 4. No to wygląda tak jakby z tego, nie wiem, jak za młodziaka, czy nawet teraz jakoś się trzepnął tatuaż pod świetnym dziłowiem z zometkiem, nie wiem, czy to na jakiejś imprezce, czy coś. No nie wiem, coś takiego. Małe prawdopodobieństwo jest w tym, że poszedłeś i się umówiłeś na tą dziarkę do studia, bo myślałeś o niej od kilku lat. Dobrze, pan numer 4, kaczka z pistoletem. Dobra, to lokujemy tę odpowiedź. No dobra, zostały 4 osoby, 4 tatuaże. W tej rundzie dowiemy się, na jakiej części ciała znajdują się pozostałe tatuaże. Duszek jest na przedramieniu. Mhm. Napis Love jest na udzie, nad kolanem. Pistolet jest na klatce piersiowej, a Warszawa jest na plecach. Dobra, trochę mi to dało. To ja bym strzeliła na Peace Love, bo kurczę, pani numer 6 i pani numer 3 wyglądają mi na takie, dają taki vibe, żeby zrobiły sobie love nad kolanem czy koło kolana, nad udem czy tam gdzieś w tej okolicy. I po prostu taki napis do was pasuje. Fajnie będę was leżał. Tylko która bardziej? Obstawiam napis love u pani numer 6. No to zaznaczamy szósteczkę. Jezu, więc pewnie nie zgadnę. Ty tyle będzie, nie? Zostały 3 osoby, 3 tatuaże. I teraz w końcu będziesz miała rundę, w której możesz porozmawiać z naszymi graczami o wszystkim, czego tylko chcesz. Moi drodzy, skąd jesteście? Wielkopolska, Kalisz. Jestem z Podlasia i mieszkam w Warszawie. Dobra. Ja jestem z Elbląga, ale mieszkam w Gdańsku. A co robicie w życiu w ogóle? Ja aktualnie chodzę do 4. klasy technikum. Jak ciekawicie profil, to jest to technikum budowy fortepianów. Kurczę, ale nie ma żadnego muzycznego tatuażu tutaj. A lubię grać na fortepianie w ogóle? Właśnie nikt nie powiedział, że jestem z tego szczęśliwa, nie? No właśnie tak to zabrzmiało. Pracuję jako optyk, pilnuję, żeby ludzie widzieli, a poza pracą streamuję i gram w grę. Czyli streamujesz, czyli nie jesteś poważna. Dzięki. Pracuję w optyku, jestem poważnym człowiekiem. Jak jestem po pracy, to zazwyczaj albo sobie ogram, albo coś obejrzę, a dużo czasu też mi zajmują kursy dodatkowe, więc tego czasu nie ma zbyt dużo. Słuchajcie, powiedzcie mi proszę, jaki jest wasz ulubiony film, zaczynając od pana numer 8. Film, serial, cokolwiek. Dobra, film mi ciężko brać jeden, ale z seriali to powiem, że Breaking Bad. Okej. Ciężko, co? No ciężko. To mi dało tyle, że w sumie Breaking Bad, ten klimat to taki pistolet wypasował, nie? A gdzie on był, ten pistolet? Na nodze? Pistolet jest na klatce piersiowej. Na klatce piersiowej, okej. Warszawa mi do żadnej skali nie pasuje. Nie, na pewno mi nie pasuje Warszawa do pani numer 2, to absolutnie. Warszawa, Kalisz, to wiesz, prawie to samo. No pistolet jest tam najbliżej albo pani numer 3, albo pana numer 8. Pani numer 3 gra w gry. W grach strzela się z pistoletu. No właśnie. Pamiętaj, co to jest? Ale w sumie kaczka też tam trzymała pistolet, nie? No właśnie. Jezu, teraz już mnie zmylili na wszystkie strony. Idę za głosem serducha i idę za głosem instynktu. Pistolet do pana numer 8. Dobra, męski pistolet. Zaznaczamy tą odpowiedź. Przed nami ostatnia runda. Poza przypisaniem tatuaży do 2 ostatnich graczy, będziesz mogła zmienić jedną ze swoich wcześniejszych decyzji. Także zastanów się dobrze, możesz pytać o co chcesz, to już jest finał. Macie jakiś duży tatuaż? Tak. Ja mam i mały, i duży. Tak, i małe, i duże. Pani numer 3, ja poproszę, żeby ta pani dostała kwiatki, a pani numer 5 niech dostanie lodzika. Tak, zmieniamy na pewno. Tak robimy. Czyli duszek, lodzik do piątki, a kwiatki dla trójki. Dobra, i wtedy to nam zostawia... Warszawę do pani... Na 100%, bo to jest twoja finalna decyzja dzisiaj. Potem już się dowiesz prawdy o wszystkim. Tak.
Na koniec miałem dla Oli małą niespodziankę. W tym gronie ukryłem agenta. Osobę, która nie ma tatuaży. Teraz jej zadanie będzie wskazanie agenta. Jeśli się pomyli, to agent wygra zgromadzoną przed nią nagrodę. Aha. W jakich okolicznościach i ile mieliście lat, jak zrobiliście pierwszy tatuaż? Numer jeden. Okej, miałam 15 lat, za średnią 5,50. Moja mama pozwoliła mi zrobić sobie różę z wężem na łydce nad kostką. Żałujesz? Szczerze, jest do zasłonięcia mi się ten marzy Black Work. To ja miałam 17 lat, zrobiłam go jako prezent urodzinowy dla siebie. Czy mama z tobym poszła na tatuaż albo tata? Tak, no musieli podpisać wszystko. Miałam 23 lata i wygrałam swój pierwszy tatuaż w konkursie na fejsie. A nie chciałaś nigdy wcześniej? Chciałam, ale mój strach przed igłami był większy i w sumie wtedy już było takie okej, dobra, ale ja już wygrałam ten konkurs, więc muszę go zrobić. Mój pierwszy tatuaż to były właśnie te anime dziewczynki. Coś to był teraz swój pierwszy tatuaż? Nie, no że te anime dziewczynki, o których opowiadałem. To był pierwszy i właśnie przyszedłem też strasznie, bo igieł i właśnie to koledzy mnie namówili tak naprawdę. Dobra. Pani numer 5. Pierwszy tatuaż miałam zrobiony w wieku 19 lat. To był prezent urodzinowy od mojego taty. Dobra, Jezu, jakie to jest... No to ja miałam 16 lat i chciałam się nauczyć handpoke'u, więc zaczęłam na sobie po prostu i to był Jerzyk. Ej, zbyt dużo mi się tu nie zgadza. W wieku 16 lat robiłaś pierwszy tatuaż handpokiem, tak? I był to Jerzyk. Tak. Moi rodzice o tym nie wiedzieli, dowiedzieli się tak z 3 miesiące przed moją 18. Nie, bo wiecie co? Bo ja też zaczynałam od handpoka i też pierwszy tatuaż, jaki zrobiłam, to też był Jerzyk. Więc dlatego mówię, że to jest porąbane. To by było dziwne, żeby ukraść twoją historię, nie? Ale by to było mega śmieszne, moim zdaniem. Mój pierwszy tatuaż to były dwa napisy. Swojego czasu chodziłem na sztuki walki bardzo często i uznałem, że to będzie idealne, żebym sobie w tym miejscu te dwa napisy zrobił. A ile miałeś lat? Nie pamiętam, było bardzo, bardzo dawno temu. To ile ty masz lat? 30 to młody człowiek. Hello, darkness, my... No ale byłeś pełnoletni, tak? Tak, tak, byłem pełnoletni, tak byłem, no, tak. To ja w zeszłym roku zrobiłem. Się długo bardzo przemierzałem, żeby sobie zrobić, ale zawsze albo była wymówka, że nie mam terminu, albo coś. No ja się złożyło, że i miałem fajny termin, i też przy okazji była promocja na tatuaż, no to stwierdziłem, że wykorzystam to. I od razu uprzedzę, miałem wtedy 22 lata, więc to było po prostu w zeszłym roku. Kurde, teraz jakbym mogłam zmienić, to bym dała tobie tą różę wiatru, bo ja widzę, że to jest świeży tatuaż. Pan numer 7 mi tu jakby zagadał mnie pan i jakby gadał głupoty trochę, że nie pamięta kiedy... Znaczy nie przy głupoty, ale faktycznie nie pamięta. W takim wieku to już się nie pamięta rzeczy, ja mogę potwierdzić. Jeszcze na to młody jesteś człowieku, no. To jak w ogóle w skali od 1 do 10 oceniacie próg bólu tego tatuażu, który właśnie mi wysłaliście? Ten tatuaż, który wysłałam, to było 1. Ja na każdym tatuażu śpię. Dla mnie ten, który wysłałam, to też w sumie była 1. Nie, zazwyczaj wszystkie tatuaże bolą tak na 8, ale robię następne. Na 8, dobra. Ja bym ocenił tak na mniej więcej 3, coś takiego. To też spoko miejsce, tatuaż nie jest zbyt duży, także... U mnie tak było gdzieś na 5, można powiedzieć. Mam jeszcze pytanie. Czy ten tatuaż, który wysłaliście, robiliście w studio, czy u kogoś na chacie? To może podnieśmy rękę, kto w studio. Dobra, o, może tak, kto w studio. Tylko ja też jeszcze podpowiem ci, bo trójka w sumie pokazała, że ma tatuaż już dzisiaj na nagrywkach, więc ją możesz wykluczyć. No na pewno nie jesteś pani numer 1 agentem i pani numer 6. To te panie bym wykluczyła, a reszta matko jeden. 7 grillowałaś bardzo, to z jakiegoś powodu? To tak nie pamiętam, kiedy zrobię tatuaż. Ja tak na obronę tej 7, to ja na przykład nie pamiętam, kiedy robiłam ostatnie 10 tatuaży, w sensie w jakim okresie czasu znaczy, to nie, było. Ja rok też wymieni. Nie, ja też nie, ale ostatnie albo pierwszy to pamiętam, kiedy robiłam. Nie był jakiś taki super wyczyn, żeby wiesz, jakoś nie wiem, super się tym wiesz, ekscytował, czy pamiętał o tym po prostu. Był spontan. Okej. Słuchajcie, czy to był zaplanowany tatuaż, czy to był na spontanie właśnie? To też jest ważne. Podnieście rękę ci, którzy to było na spontanie. Dobra. Okej, dobra, wiem kto, możecie opuścić ręce. Pani numer 2, albo mi się pani wygląda na oszukistę, ale z drugiej strony, jak mówisz, że to był zaplanowany tatuaż, to by pasowało to do ciebie, że to był większy tatuaż i dlatego go zaplanowałaś. I jakby to ma sens, nie? Raczej jestem przekonana, że pan numer 8 zrobił sobie tą różę wiatru, a ja ją źle zgadłam, po prostu sobie ją zrobił. Ej, a właśnie, jakaś osoba, która nie ma tatuażu, to kogo to jest tatuaż? Bo tu jest 8 tatuaży, nie? Tak, no czekaj, aż zapytasz.
Jeden jest mój. O! Ogarnimy tego agenta, ale jak zgadniesz, który jest mój, to bonusowa stówka. Ty też nie jesteś poważnym człowiekiem, no to ty będziesz miał tą kaczkę, no. No nie jestem poważnym człowiekiem, to muszę powiedzieć. Ale z drugiej strony, czy posiadanie przez chodo dziecka też uwzględnia się tak, że na przykład niektóre tatuaże by mu po prostu nie pasowały? Jestem przygotowana, czyli tak nic nie wygram. A najbardziej podejrzaną osobą, w sumie są dwie takie i nie wiem. A kogo podejrzewasz? Piątkę i siódemkę. Okej, czyli dwójkę jednak nie. Nie. Jednak nie jest tak ładnie, nieco tu patrzę. Dobra, pan numer 7, kropka. Tyle, już. To oznaczamy 7 jako agenta. No i jeszcze ta ostatnia decyzja. Powiedz mi, który jest mój tatuaż? Kaczka. Kaczka, na 100%. Na pewno, no. No to słuchaj, ja już wiem, ile dzisiaj potencjalnie możesz wygrać, ale wszystko pod warunkiem, że trafiłaś na agenta. Pod warunkiem, że 7 nie ma żadnego tatuażu. Mhm. Zaraz dowiemy się, czy to prawda, ale najpierw dowiemy się, kto ma jaki tatuaż. Zaczynamy od 1. Jeżeli jesteście w stanie pokazać, to pokażcie, a jeżeli nie, no to powiedzcie. Mam na karku Warszawa. Nie wiem, czy widać. No. Tak jest. Czyli pierwszy błąd. Warszawa nie trafiona. Teraz czas na 2. To uwaga, czas teraz na ten męski tatuaż. Róża wiatrów. Ajajaj, drugi błąd. Dobra, może żeby nie po kolei, to 6 teraz. U mnie będzie problem z pokazaniem, ale tu mam psa. Tak, to jest pies na udziej. Także również źle. Teraz czas na, no nie wiem, 5 może. U mnie też może być trochę inaczej do pokazania, ale tutaj... Kwiatki. Kwiatki, czyli mój pierwszy strzał był tak, dobry. Tak, zmieniłaś na złe. To może 3? Nad kolanami napis love. Na drugiej nodze mam hate. Dobra, to jeszcze zostali faceci. Zacznijmy może od 8. Jaki masz tatuaż? Nie chcę się tutaj rozbierać, bo tak prawie stanowiska na to nie pozwala, ale pokażę zdjęcie przy lesem. Masz pistolet? Kaczkę ma! Ma pistolet, ale z kaczką! Zrobimy ostatni reveal, po którym już będzie wszystko wiadomo, bo pokaże nam się 7. Będziemy wiedzieć, czy jest agentem i jaki ma tatuaż. Także let's go 7. Okej, nie wiem, czy mogę się zebrać? Tu są te gnaty. Opa. Są pistolety i to nie jest agent, ma tatuaże! A 4 nie ma żadnego. Czwórka! Czyli tak, potencjalnie mogłaś wygrać 0 zł. Ale niestety ci się to nie udało, więc agent wygrywa 0 zł. Gratulacje! Wow, mamy to! A mój był Duszek! Duszek Lodzik jest mój. Okej. Okay. Dzięki za oglądanie. Jeśli ci się podobało, to tutaj jest playlista z moimi najlepszymi filmami. A jeśli chcesz wystąpić u mnie jako uczestnik, zapraszam na Instagrama. Tam są rekrutacje. Pa, pa.